Bycie przedsiębiorczym, to brzmi dumnie. A ty zarabiasz na realizację swoich marzeń, czy też czekasz, aż wszystko zapewnią ci opiekunowie? Sprawdźmy, skąd nasza ekipa pozyska środki na dotarcie do celu swojej podróży. Rozdział dziewiąty czyta Anna Janosik. Astrid. Zapytała matkę, czy możemy skorzystać z przyczepki, której używa do przewożenia swoich wyrobów. I wbrew wszelkim oczekiwaniom, w zasadzie zgodziła się, chyba nam ją pożyczyć, z tym, że musi najpierw nas poznać, aby się upewnić, że jesteśmy odpowiedzialne i dojrzałe. Przychodzi mi do głowy, że jest lekko porąbana, która matka szesnastolatki zgodzi się praktycznie bez zastrzeżeń, z wyjątkiem warunku, że chce nam się przyjrzeć, by córka zabrała jej przyczepkę na wyroby ceramiczne w podróż rowerem, na rowerze, przez całą Francję i do tego w drodze sprzedawała paszteciki. No i kiedy ta pani prowadzi nas? Akimę i mnie, przez zachwaszczony ogródek, który otacza ich uroczą chatkę, szepcze do Astrid. Twoja matka to nie jest lekko porąbana? Nie boi się, że tak sobie pojedziemy? Coś ty, nie jest porąbana, tylko sama nie wiem, w zgodzie z naturą. W zgodzie z naturą to właściwe określenie. Lorenz matka Astrid Lomwal, bardzo przypomina tynkowany domek, który kupiła na obrzeżach Bourg-en-Bresse. Ogródek, tak jak ona, rozrasta się bujnie, stylowo zapuszczony i bardzo zdrowy, pełen biedronek i ślimaków. Dom, tak jak ona, jest przysadzisty, nakryty zmierzwionym dachem. Nie lecz z dachówek pobielałych na słońcu jak jej włosy. Dłonie ma garncarki o krótko obciętych paznokciach. W drzwiach migoczą zasłonki z drewnianych koralików, krzyż wisi na prawej każdej ścianie, na meblach od sasa do lasa leżą podniszczone biblie. Stoją plastikowe figurki świętych z Lourdes i inne e kamienne albo drewniane, przywiezione z różnych miejsc. Zdjęcia Astrid Skautki, w sukience od pierwszej komunii albo maszerującej dziarskim krokiem przez szwajcarskie góry, wiszą na lodówce zamocowane szpetnymi magnesikami. Głowa Bernardyna z beczułku mrumu na szyi flaga szwajcarska, flaga szwedzka wszystkie, albo prawie wszystkie, naczynia zrobiła Lor. Nawet talerze i garnuszki. Ceramika nie jest delikatna, raczej toporna, szkliwiona i czasem ozdobiona malunkami, często spękana. Lor częstuje nas herbatą z ogromniastego, rudego imbryka i mówi do nas pani, co jest bardzo, ale to bardzo dziwne. A więc, są panie dwiema nowymi przyjaciółkami Astrid. Dużo o was słyszałam. Cieszę się, że Astrid poznała prawdziwe koleżanki, miłe dziewczęta. Nie mam pojęcia, skąd to na to bierze, ale akima i jaki wamy głowami, a matka Astrid patrzy na nas w rozmarzeniu, jakby wyrosły nam aureole. Uważam, że ta wasza podróż to dobry pomysł. W dzisiejszych czasach ludzie za bardzo boją się wypuszczać dzieci z domu, nie pozwalają im spać pod gołym niebem ani poruszać się drogami. A pani rodzice Akimo zgadzają się na ten wyjazd? E, jeszcze się ich nie pytałam, odpowiada nieśmiało Akima, ale zdziwiłabym się, e, gdyby mi pozwolili. Ja też bym się zdziwiła i to faktycznie jest problem, o którym nikt nie mówi. Odkąd obmyśliłyśmy w zasadzie ten projekt? Jak przekonać rodziców Akimy? Ona ma 12,5 roku. W tym wieku nikt rowerem, na rowerze nie wybiera się z burką Bres do Paryża i nie sprzedaje po drodze pasztycików, wierząc w szalony plan, że zdoła dostać się do pałacu Elizejskiego w dniu święta 14 lipca. Trzeba im po prostu wytłumaczyć, mówi Lor, że parę pokoleń wstecz wiele dzieci wyruszało samotnie do lasu i w góry. Zastępy skautów na przykład. No tak, Przyznaje Akima. Ale skauci to takie coś katolickiego, a moi rodzice nie są katolikami, więc nie zrozumieją. To nie jest tylko katolickie, wtrąca Astrid. Są też protestantcy skauci. Protestantami też nie jesteśmy, precyzuje Akima. Ucinam. Dobra. E, po co w ogóle o tym gadać? Nie jesteśmy skautami, tylko sprzedawczyniami paszczecików. Nie ma potrzeby porównywać nas z jakimiś ministrantami. O, przepraszam panią, my jesteśmy raczej diablenta. Wylansujemy własny styl. Twoi rodzice na pewno się zgodzą. Milczymy wszystkie, bo to akurat wcale nie jest pewne. Szczerze mówiąc, gdybym była rodzicami Akimi, na bank bym jej nie pozwoliła wyjechać z Mireille Laplanche i Astrid Blomwal, wiedząc, że obydwie to osoby stanu wolnego... Bezdzietne, jedynaczki, nastolatki, nieprzystosowane do świata i źle się czujące we własnej skórze, i że jeszcze parę tygodni temu były notorycznie pozbawione koleżanek. Chociaż. W sumie człowiek szybko się uczy opiekować innymi, kiedy znajdzie dobry powód, nie? Powód na przykład taki jak lekkie zmarszczenie nosa akimy za każdym razem, gdy mówi o podróży. I lata ręka zapalająca się w jej czarnych oczach. Lor kiwa głową, słuchając moich wywodów, wciąż jest bardzo w zgodzie z naturą. Hrupiemy domowe ciasteczka upieczone prawdopodobnie z cukru, czekolady, masła, żwiru i świeżego cementu. Pożyczę panią przyczepkę, oświadcza Lor i od razu idzie i otwiera skrzypiące drzwi garażu. Przeróbcie ją sobie, odmalujcie, zadaptujcie. Zróbcie z nią co chcecie. Spędziłam z nią najlepszy rok życia, kiedy jeździłam sprzedając swoje wyroby. Zanim, głos jej się łamie, wtóruje mu trzask rozbijającego się glinianego garnka, który akurat spada ze stosu gumiaków i narzędzi ogrodowych za drzwiami. Zanim urodziła mnie i zanim mój ojciec ją rzucił, szepcze Astrid smutno. Doskonale sobie wyobrażam lork, rozbór i szwedzkiego ojca Astrid. Jak z przyczepką jadą przez Europę, od miasta do miasta sprzedając ceramikę. Wędrowne życie, które zupełnie się nie nadaje dla blond niemowlaka o kaprawych oczach. Czy dlatego Szwed odszedł? Czy dlatego Astrid wylądowała w Szwajcarii i bez entuzjazmu, ale też bez skargi, spędziła tam dzieciństwo, którego rytm wyznaczały religijne pienia i piosenki zespołu Indochin? Przyczepka jest wielkości małej furgonetki. Z przodu sterczą dwa metalowe dyszle, które trzeba będzie zaadaptować do rowerów, bo przystosowane są do motoru. Z tyłu dwa koła grube i ciężkie. Prawą burtę przyczepki można opuścić, także powstanie długa lada, przy której będziemy sprzedawały. W środku nie zmieści się więcej niż jedna obsługująca zwłaszcza jeśli będą tam również dwie albo trzy lodówki turystyczne wypełnione pasztecikami z różnymi sosami, Uszczący się napis głosi: roburg, blondwal, ceramika. Lor wyciąga nawet skądś glinianą płytkę z wypisanymi cenami swoich wyrobów. Przyczepką zajmiemy się w najbliższy weekend. Na razie rozkładamy się w pokoju Astrid, żeby zaplanować podróż. Znaczy, rozkładamy się, to za dużo powiedziane, bo jej pokój ma wielkość toalety u mnie w domu. Tapeta jest oryginalna, dziesiątki plakatów, pocztówek i afiszy z koncertów Andosin. Mniej więcej jednolicie czarno-białych. Zakaz wstępu dla ludzi z klaustrofobią, ale w sumie wygląda na to, że Astrid lubi swoją wieżę. Laptop na biurku zajmuje cały blat. Włazimy wszystkie trzy na łóżko z kasztanową narzutą. Poszukałam w Google Maps trasy z Burką bresse do Paryża do ósmej dzielnicy. Oznajamia Astrid. Yy, włączając przeglądarkę. Tu jest. Super! Wykrzykuje Akima. Prawie prosta droga, i raptem 4 godziny 10 minut. No tak, ekstra ja na to. Tylko że samymi autostradami. Fajnie będziemy wyglądały, kiedy spróbujemy się rozpędzić do 130 na godzinę z przyczepką wyładowaną pasztecikami. Kotku, zwracam się do Astrid, czy przypadkiem nie zapomniałaś zaznaczyć pola rower zamiast samochód w kalkulatorze trasy? Hmm, mruczy Astrid, możliwe. Klika na rower, Próbuję od nowa obliczyć trasę i czas potrzebny na jej przebycie. I wszystko się wiesza. Zastygły ekran odmawia odpowiedzi. Parę kontrola delay, później dociera do nas jasno, że nie można liczyć na amerykańskie superkomputery, jeśli chodzi o wyszukanie najdogodniejszej trasy dla roweru z Burką Bres do Paryża do ósmej dzielnicy. Bo jeszcze, odzywa się Akima, w pasku wyszukiwania możesz wklepać coś w stylu, jak najszybciej można dojechać na rowerze z Burką Bres do Paryża normalnie internet wie? Mówisz? Masz. Bo faktycznie okazuje się, że jakiś internauta 5 lat temu na forum Velofrance zadał pytanie tej treści. Ralf01. Cześć, powiedzcie, jak najszybciej dojechać rowerem z bourg en do Paryża? Dzięki z góry. Kilka odpowiedzi. Mark Lapeyr. Możesz uściślić pytanie? Ile dni zamierzasz spędzić w drodze? Czy chcesz zwiedzać konkretne miejscowości? Jaki typ roweru i tak dalej? Żeby mieć szansę na ciekawe odpowiedzi, lepiej wyrażać się precyzyjnie. Zobacz regulamin na forum. Ralf01. Sorki pytam ogólnie, znaczy jaka droga jest najszybsza? Chcę tylko się dostać do Paryża z burką Bres, to tyle nie chce mi się oglądać żadnych wiosek i w ogóle lol. Mark Lapeir. Powtarzam. Twoje pytanie jest nie dość ścisłe. Clement 1987. Radzę jechać przez Burgundię eee, drogą Win, bo w ten sposób zrobisz fajny objazd piwniczek. Anżła, Clement 87. Ala la Claude 1929. Nie zapomnij wstąpić do Cluny i zwiedzić ruiną po drodze są ładne, ukwiecone wioski, których listę znajdziesz tutaj. W TUISY polecam restauracyjkę, gdzie podają żaby. Parę lat wstecz bywaliśmy tam często, ale możliwe, że ją zamknęli. RALF 01. Nie, no mam gdzieś ukwiecone wioski i w ogóle wino. Yy, żaby normalnie, pociąg jest za drogi. Niech mi ktoś tylko powie, jak dojechać do Paryża i z rowerem. Marc Lapeyr. To forum miłośników cyklizmu i francuskiej wsi. Nie strona, dzięki której zyskasz parę euro. Dla nas to przyjemność. Nie próbujemy oszczędzać. A jeśli nigdy dotąd nie jechałeś taką trasą, możesz się sforsować. Zajrzyj tu. www.velofrance.fr Trening Przygotowanie FIZ. Moderator. Ralf01, skorzystaj po prostu z narzędzia planowania trasy, które użytkownicy forum mają do dyspozycji wwwvelofrancefr zaplanować trasę. Ralf01. Nareszcie właśnie o to mi chodziło. Thanks. Problem rozwiązany. Wątek zamknięty. Problem Faktycznie rozwiązany, bo narzędzie pozwala łączyć różne kryteria: maksymalna liczba dni, postoje w miastach albo wsiach, o dużym potencjale nabywczym amatorów pasztecików zaznaczam. Wykaz dostępnych punktów naprawy rowerów na trasie, wybór dróg itd. Niektóre części trasy można obejrzeć na zdjęciach: polne dróżki, myszołowy siedzące na słupach, romańskie kościoły w tle rowerzyści, błękitne niebo. Wreszcie wyświetla się pełna trasa. Sześć dni, pięć nocy, pięć do siedmiu godzin, pedałowania dziennie. Jaskrawo-czerwona droga wije się na mapie Francji przez Burgundię, potem wzdłuż Loary, aż do południowej części Paryża, a więc wyjazd z bourg en 8 lipca o godzinie 14. Przyjazd do Paryża do ósmej dzielnicy 14 lipca w południe. Kiedy tak patrzymy na drogę, która się przed nami rozpościera na etapy, pola, punkty, naprawy rowerów i miejsca, gdzie spotkamy potencjalnych amatorów, pasztecików, milkniemy na chwilę, a ja czuję, jak serce szybciej mi bije z obawy i z radości, z niecierpliwości i ze strachu. Maleńka chorągiewka w czarno-biało szachownicę umocowana w ósmej dzielnicy Paryża. Cel symbolizuje uznanie mnie przez Klausa. Zobaczenie na żywo grupy Endoshin. poddanie się generała Illera, spontanicznie obejmuje mocno swoje paszteciki. Jak dobrze mieć dwie puszyste przyjaciółki, które można przytulić, jak dwie duże kiribule, ciepłe, mięciutkie i mruczące. – Aj, Mirej, udusisz mnie. – Mnie też. – Och, bo już nie mogę się doczekać. Wiesz, musimy jeszcze wszystko przygotować – a ja muszę przekonać rodziców, mówi Akima. To się załatwi, wszystko się załatwi. Uda nam się. Dotrzemy tam, dotrzemy do chorągiewki w Czarno-Biało-Szachownicę 14 lipca w południe. Będziemy tam, będziemy.